wszystkim, dzisiaj znowu zapraszam Was na haul, ponieważ ostatnio byłam troszeczkę na zakupach, trochę mi się tego nazbierało i wszystko stoi w torbach, a już bym chciała w tym chodzić. Także usiądźcie sobie wygodnie, mam nadzieję, że nie potrwa to długo, bo mam mało baterii. Zapraszam do oglądania. Będę trochę szeleściła, także wybaczcie mi to. Zacznę od sklepu New Yorker. I tutaj byłam właśnie rano i kupiłam sobie jeansy. Takie skinny jeans chyba, czy coś, nie wiem dokładnie. Zwykłe takie granatowe. Z tym, że... No i mają tutaj no, takie jety na kieszeniach z przodu, na kieszeniach z tyłu. No i tu po boku. To, co jest tu po boku, to mi się bardzo nie podoba. Na szczęście one są tylko przyklejane, więc ja będę mogła je oderwać. Co już czekam, kiedy będę mogła to zrobić. Aha, i spodnie kosztowały 39,95. Przecenione były ze 159. Także bardzo fajny materiał, rozciągliwy, ciemny kolor, takich potrzebowałam. Także to już jest jedna rzecz. Przy okazji też kupiłam sobie dwa doły do stroju kąpielowego. Z tym, że one troszkę mi się tutaj rozwiązały. Pierwszy to jest taki niebiesko-zielony, taki jakiś miętowy kolorek, tutaj z haftowanym wzorkiem. Za 10 zł, a nawet 9 coś z kawałkiem. I drugie to jest taka panterka kolorowa, też bardzo ładne. Tak to się prezentuje, mam nadzieję, że coś widać. Tutaj wiązane na bokach i te akurat kosztowały 3,95, także cena też jest fajna. A przecenione były tutaj z 37,95, także fajne. Tutaj znowu przejdę do... Mam jeszcze jedną torbę z New Yorkera i tutaj mam czarną koszulę. Taką rozpinaną chyba nie do końca, tak. Ma takie fajne srebrne guziczki. I ona ma tutaj taki rękaw właśnie podwijany. Bardzo fajnie, tutaj mam jeden niezawinięty. Rękaw jest podwijany. Bluzka jest taka czarna, dość taka dłuższa troszeczkę, myślę. I ona kosztowała 19,95. Z 70 przeceniona, bardzo fajnie, akurat potrzebuję. Mam jutro spotkanie z klientem, także mam już się w co ubrać. Ok. Teraz tutaj mam zakupy z Cropa. Jak pracowała. Zwykły t-shirt kupiłam sobie w takim kolorze, który właśnie ostatnio bardzo mi się podoba. Mam tego już dość sporo w swojej szafie z tym kolorem rzeczy, ale to chyba jest mój kolor w tym roku, w tym sezonie. To jest taki kolor taki jasny, taki brzydki, taki pastelowy właśnie, fajny kolorek. Taki t-shircik z napisem i on kosztował 24,99. Bardzo fajny. I druga rzecz z Cropa to jest bluza. Zawsze jakoś tak planowałam sobie kupić bluzę w Cropie, nie zawsze to wychodziło. A tak jakoś weszłam i było, miałam akurat ten kupon zniżkowy na minus 40% na całe zakupy, także stwierdziłam, że sobie wykorzystam. Bluza jest taka szaro-biało-różowo-pomarańczowy, taki brzoskwiniowy. Nie wiem, czy to w ogóle widzicie w kamerze, pokażę Wam. Wykończenie ma takie właśnie na ściągacz, na rękawy też. Ma taki dość śmieszny kołnierz, bo on jest tutaj taki wywijany, wiecie, tak? Taki komin jakby. I tutaj można sobie go ścisnąć. I już Wam powiem, ile ona kosztowała. Ona kosztowała 99,99, czyli ja ją za nią zapłaciłam około 60 zł. Także myślę, że fajne, a jakość tych bluz w Cropie bardzo mi się podoba. Tak jak mówię, ja mam słabość do tego koloru, który przed chwilą Wam pokazywałam. Tutaj mam podobną bluzeczkę z takimi jetami też przyklejanymi. Ta akurat była kupiona w jakimś tam chińskim centrum za też jakieś grosze, 15 zł może. I powiem Wam, że prałam już chyba dwa razy tak. Raz prałam ją ręcznie, drugi raz przez przypadek wylądowała w pralce i bałam się, że to wszystko odpadnie. Jak widać, wszystko się trzyma, nic nie odpadło, także bardzo fajna też jakość mi się udała. To jest to. Wracając już do domu, zajrzałam do butiku i tak sobie kupiłam apaszkę miętową w kropki. Dobrze widzicie? Nie wiem, czy kolor w ogóle oddaje ta kamera, ale taka dość fajna. Właśnie była też w tym kolorze, ale już stwierdziłam, że chyba za dużo. Kupiłam sobie miętową, taka fajna. Mam nadzieję, że będzie pasowała do mnie. Aha, i za nią dałam chyba ten 10 zł, czy coś. I wpadłam jeszcze do sklepu Sinsay.
ale tylko tam chyba kupiłam sobie biżuterię. Tak. Dwie wybrałam zoletki. Jedna to jest taka, wybaczcie, że nie rozpakowana, ale to wszystko leży, żeby Wam pokazać. Taka tutaj z gwiazdeczką wypełnianą białą farbą. Ojej, chyba zasłonię, nie wiem. Gdzie ta gwiazdka jest? Ja jej nie widzę, żebym mogła Wam ją pokazać. Taka tutaj biała, z drugiej strony jest czarna. To kosztowało 3 zł. I druga, gdzie się chyba to rozpakuje. I druga to jest taka cieniutka, z serduszkami, z jakimiś tutaj, nie wiem, cyrkoniami czy czymś takim błyszczącym. I ta też kosztowała 3 zł, tak? Tak, tylko już zdjęłam. I wcześniej też jeszcze byłam w Sinsa i kupiłam sobie takie okulary. Miałam taki model wcześniej, tylko tutaj miałam kwiaty, a z tego modelu właśnie też mi się ten spodobał. Pani mi sprawdziła, cenę kosztowała 6 zł, także wzięłam, nawet mi nie było szkoda. A bardzo ten model lubię. Teraz pokażę Wam troszeczkę z kosmetyków, tego naprawdę nie jest dużo. W międzyczasie do mojej kolekcji wpadło kilka nowych lakierów do paznokci z Golden Rose. Bardzo je lubię, one są bardzo trwałe. Niektóre właśnie z nich potrafią utrzymać mi się do tygodnia. Niektóre mniej, znaczy niektóre krócej. Przeważnie są to kolory właśnie jasne, typu taki niebieski lub ten poprzedni różowy, który Wam pokazywałam w pierwszym holu. Więc tutaj mam taki kolorek, może tak po kolorze, to jest taki średni niebieski, o numerku ma 47. Jaśniejszy niebieski to jest tak, numer 43. Tutaj no, trudno mi ten kolor opisać, więc nie będę tego robić. To ma numerek 68. I ten kolor, który właśnie ostatnio bardzo lubię, nawet na tych bluzkach widać go było, to jest numerek 22. To jest taki rozkwiniowo-koralowy, taki bardzo jasny, fajny kolorek. Kupiłam sobie też ostatnio dwa szampony. Te, które używam na przemian, czyli z Pantene Provi i z Head & Shoulders. Tu akurat mam jedwabista miękkość, dwa w jednym. Aha, bo to jest szampon z odżywką, no ale to dla mnie to i tak służy jak szampon. I tutaj mam zwykły szampon, intensywna regeneracja, czyli standardowo to co zawsze. Ceny tam około 10-12 zł, bo też chyba była promocja. Kupiłam sobie też dwa antyperspiranty, czyli jeden stoi w domu, drugi idzie do torebki. Z garniera dwa różne zapachy, całkiem spoko. Zobaczymy. Kupiłam sobie też właśnie mojego ulubieńca, bloczek polerski. Dużo bloczków polerskich. Tych właśnie moich ulubionych, które Wam pokazywałam, z dwoma tylko ściankami. Znaczy cztery, ale z dwoma rodzajami. Kupiłam aż cztery, bo tylko cztery były, więc szkoda, że nie więcej, ale lubię mieć zapas. I do mojej torebki ostatnio trafił Tangle Teaser. To akurat dostałam, także nie powiem Wam, gdzie kupiony był i za ile. Ale to jest bardzo fajna rzecz, ten kompaktowy, także bardzo fajny. I to by chyba było na tyle w moich zakupach, także mam nadzieję, że się szybko streściłam, że było ciekawie i może coś sobie upatrzyliście. Także pozdrawiam, do zobaczenia!